Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy jak co środę program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, a witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Proszę Państwa, korzystamy z mediów, korzystamy z telefonii komórkowej, korzystamy z internetu, ale w przypadku mieszkańców, którzy przyszli dzisiaj na nasz program, prosząc również o interwencję, jest z tym problem. Problem polega głównie na obawach co do szkodliwości fal radiowych, jak również co do wątpliwości prawnych, co do tego, czy ci, którzy budują tego typu instalacje, spełniają wszystkie wymogi, w tym również prawne. Na tę chwilę należy również już powiedzieć, że w jednym z bloków jest zadziwiająca zachorowalność na raka. Czym ona jest spowodowana? Nie mówimy, że na pewno przez te fale. Mogą być również inne przyczyny. Ale wysłuchajmy mieszkańców, niech oni przemówią. Zapraszamy Państwa. Szanowni Państwo, naszym pierwszym rozmówcą jest pani Maria Pawelec-Rapicka, zarząd wspólnoty kawalerskich Zuchów 9. Pani Mario, od 8 lat walczycie ze stacją telefonii komórkowej usytuowaną na waszym osiedlu. Na czym ta walka polega i dlaczego tak się obawiacie? W 2006 roku operator telefonii komórkowej postawił swój maszt antenowy z urządzeniem sterującym na czteropiętrowym budynku wokół wieżowców. To jest problem, wokół wieżowców. I kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze zachorowania, ja na przykład zachorowałam w 2009 roku na raka skóry. Przeszłam dwie operacje w 2009, potem w 2010 i zaczęłam zastanawiać się, jaki powód jest tej mojej choroby. I doszłam do wniosku, że być może jest to właśnie związane z anteną telefonii komórkowej. Okazało się, że oprócz mnie jeszcze bardzo wiele osób zachorowało na ten rak podstawno-komórkowy, który został mi wycięty. W 2011 roku podjęliśmy walkę z operatorem telefonii komórkowej o usunięcie jej. Oczywiście ta walka już trwa bardzo wiele lat. Jest nam bardzo ciężko. Niemniej jednak powoli myślimy, że sprawa zostanie załatwiona i antena zostanie usunięta. Przede wszystkim zaczęłam mówić właśnie o tych chorobach. Robiliśmy jako zarząd wspólnoty przez jakiś dłuższy okres czasu swoje obserwacje. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, ja tutaj akurat w Dziewiątce mieszkam, jakie, na co chorują, jaki powód jest zgonów. Ja mam taki wykaz, który wysłaliśmy w 2015 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, gdzie informujemy, że ta duża zachorowalność na nowotwory i inne choroby jak neurologiczne, kardiologiczne bardzo ściśle wiążemy właśnie z tą stacją bazową przy ulicy Krowoderskich Zuchów 7. I na przykład tak, 10 piętro, nowotwór, choroba neurologiczna, nowotwór, choroba neurologiczna, układu krążenia, udar, nadciśnienia trudne do ustabilizowania, nadciśnienie tytoniowe, udar, krwotoki, nowotwór. No, no w każdym razie jest to zatrważająca lista. Ponadprzeciętna na pewno. No fatalnie. I to są osoby na przykład, które, u których zdiagnozowali nowotwór, choroba trwa 3 miesiące i następuje zgon. I to jest przerażające. Natomiast tak jak ja mówiłam, ja zachorowałam na nowotwór skóry typu podstawno-komórkowy, więc okazało się, że takich nowotworów w moim bloku jest jeszcze wiele, wiele więcej. Dlatego postanowiliśmy, tak jak mówię, walczyć z tym operatorem telefonii komórkowej. Mamy już 2 wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał rozbiórkę stacji. Niemniej jednak operator składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Także jest to problematyczne. Niemniej jednak wierzymy, że no, uda nam się po prostu tą sprawę załatwić do końca i usunąć antenę. Wasza sprawa była przedstawiana niejednokrotnie na Radzie Miasta, była również przedstawiana w Sejmie. Czy coś z tego wyniknęło? No, jeżeli to, co ja mogę powiedzieć z własnych obserwacji i doświadczeń, to przede wszystkim sprawy, które my kierowaliśmy do sądu. Mamy kontakt z powiatowym i wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Więc tak jak mówię, antena jest do kasacji, ale kiedy to nastąpi? No, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, tym bardziej, że czujemy się coraz gorzej. Także antena jest rozbudowywana, wzmacniana
I powód jest taki, że my po prostu chorujemy i cierpimy bardzo, bardzo. Szczególnie dzieci, osoby starsze, osoby, które mają już, posiadają jakieś choroby przewlekłe. Dziękuję bardzo. Stacja bazowa telefonii komórkowej na osiedlu, z drugiej strony bardzo duża zachorowalność. Czy można to ze sobą łączyć? O tym chcemy rozmawiać w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami. Nasz kolejny rozmówca, pan Ryszard Kulpa z zarządu wspólnoty bloku numer 9. Reprezentuje pan również mieszkańców, no bo jest pan w zarządzie. Jak podchodzą mieszkańcy do tego problemu? Czy wszyscy wiążą swoje problemy zdrowotne właśnie z tego typu instalacjami? Czy też jest tak, że niektórzy twierdzą, że to jest inaczej? Jak wygląda to, że tak powiem, tak w środku bloku? No, wszyscy popierają. Ja uważam, że ja miałem dwie operacje, też rak skóry. Lekarz, jego opinia też jest taka, nie jest zbyt wiążąca, bo nie jest pewny swojej diagnozy, ale uważa, że to może być wywołane przez antenę. No. Nie wiem, w tym wszystkim najważniejsze jest to, nie była poruszana kwestia, że pani Marii Pawelec, która jest moją sąsiadką na 10 piętrze, grożono śmiercią. Ostatnio strzelano do pani Marii. Jak to strzelano? Strzelano z broni palnej. Policja nie stwierdziła zagrożenia życia specjalnego. Olali to, tak jakby to można powiedzieć. I to są kpiny, żarty. Sądy boją się operatora telefonii komórkowej. Sądy robią żarty z nas, mieszkańców. Uważają, że my nie mamy racji. No. Szkoda, że państwo nie byli w sądzie. Śmieją się z nas, głupie uśmieszki. Adwokata mamy takiego, który byliśmy na ostatniej rozprawie. Nie słyszał sędzia i nikt z nas nie wie, o czym adwokat mówił. Nie zrozumiałem jednego słowa. Sąd nas nie dopuścił w ogóle do głosu. Uważają, że my z myślami robimy sobie żarty. Ja uważam, proponowałem to niejednokrotnie na każdym zebraniu i dalej to popieram. Antena zostanie usunięta operatora i to w najbliższych dniach przez mieszkańców, bo działamy w obronie własnego życia. Jestem za tym, żeby to zrobić. I przewieziemy im na parking, niech sobie płacą za przechowanie tego wszystkiego, bo działamy w obronie życia. I nikt nam nic nie zrobi. Ja jestem na 6 piętrze, pani Maria 10. Jeżeli uzyskamy zgodę tylko, niech plaj nie myśli, że, operator, niech nie myśli, że tego nie zrobimy. My też mamy pieniądze. Tak samo nazbieraliśmy troszeczkę i stać nas na to. Usuwamy antenę na własny koszt. A proszę powiedzieć, to jak to jest z tym prawem własności do tego bloku i tego, co, na czym stoi ten blok? Bo jest zarząd wspólnoty, wspólnota jest miasto, to kto wam to zafundował? Zafundował nam nasi sąsiedzi. No, złakomili się na parę groszy, które dostają od operatora telefonii komórkowej. A, czyli ktoś, kto mieszka najwyżej, akurat nad jego sufitem postawiono, tak? W tym bloku, tutaj po drugiej, za naszymi plecami. A my mieszkamy z panią Marią. Antena działa tak jak grill. My z panią Marią jesteśmy na środku tego grilla. No, nie chcę pokazywać ręki. Mam wycięte tutaj w jednym, w drugim miejscu. Wie pan. No, co więcej można powiedzieć? No, umieramy sobie spokojnie. Miasto się z nas śmieje. Uważają nas za oszołomów. No co więcej powiedzieć. Dziękuję, mówi pan Ryszard Kulpa. Te informacje bardzo wymagają takiego dopowiedzenia, pani Maria Pawelec. Do pani strzelano? Tak, tak. No niestety 13 maja, przepraszam, jestem zdenerwowana troszeczkę. W niedzielę o godzinie 21:20 ktoś strzelił mi do drzwi balkonowych. Rano zgłosiłam sprawę na policję, no ale policja po prostu nie zajęła się sprawą. Także tak dokładnie nie wiem, czy to była wiatrówka. Prawdopodobnie, że nie, ponieważ otwór kuli po wiatrówce jest dużo, dużo większy. Natomiast podejrzewamy, że to może być jakaś broń laserowa, ale niestety nic na ten temat nie wiem, ponieważ nie jestem osobą kompetentną do udzielenia takich informacji. Dostałam tylko zawiadomienie z policji, że zakończyli sprawę i nie wykryli sprawcy. Natomiast nikogo nie było, nikt nie sprawdził, nie było żadnych oględzin. Byłam przekonana, że będzie jakiś technik do spraw balistyki, który po prostu wypowie się, jaka broń została użyta do tego strzału. No, sytuacja dla mnie jest bardzo przykra z tego względu, że
Byłam przekonana, że policja jednak będzie stała na straży i możemy się czuć spokojnie. Natomiast okazuje się, że no, musimy się sami bronić i walczyć o swoje. Jeszcze raz, nikogo z policji w mieszkaniu kompetentnego nie było, tak? Tylko osoba, która przyszła, spisała, tak? To znaczy, był tylko patrol, którego zawiadomiłam, że na mnie strzelano. Powiedziano, że prawdopodobnie to jest, to uszkodzenie szyby jest w wyniku, po prostu zostało uszkodzone przez ptaka. Natomiast jest to ewidentna sprawa, że to jest strzał z jakiejś broni. Tylko jakiej, nie wiem, bo tak jak mówię, nie jestem technikiem do spraw balistyki i nie mogę powiedzieć, jaka to jest broń. No dobrze, no ale jeśli przebiło szybę, to musiało gdzieś odbić się na podłodze, ścianie. Jest taki ślad? Nie. Jest tylko uszkodzona pierwsza szyba. Między szybami są okruchy uszkodzonej szyby, czyli okruchy szkła. Natomiast, no tak jak mówię, nie było technika balistyki, więc nie mogę w tej chwili z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, co to była za broń i kto do mnie strzelał. No i czy to była broń? To wygląda na to, że to była broń, bo faktycznie ten strzał świadczy o tym, że sprawa naprawdę być może powinna być rozwojowa, a została zakończona przez policję. No, ale to raczej przebiłoby obie szyby. No dlatego obawiamy się, że to była jakaś broń laserowa. Rozumiem. Proszę Państwa, mieszkańcy mają różnego rodzaju obawy. Widać, że jest duży poziom również emocji, bo po prostu boją się o swoje życie. Informacje, które mówią o tym, że tutaj mieszkańcy, ludzie najzwyczajniej w świecie chorują na raka, a bardzo wielu ludzi już zmarło, myślę, że na pewno powinno spowodować takie bliższe zastanowienie się, głębsze zastanowienie się nad tą sprawą i znalezienie również przyczyny. Pan Józef, mieszkaniec osiedla, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Józefie, pan również jest na tym programie. Chciał się pan wypowiedzieć, jak pan patrzy na tą całą sytuację? Jestem mieszkańcem tego osiedla od początku jego istnienia. Wszystko było w porządku do chwili zamontowania tych anten i działania tego promieniowania elektromagnetycznego. Teraz unikam wychodzenia na balkon, chronię się wewnątrz mieszkania, chociaż i to nie stanowi ochrony. Dość powiedzieć, że mój organizm, każdy, jest cały czas przenikany, nagrzewany tym nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. Gdy wyjadę poza tę strefę, czy na wieś, czy z pola oddziaływania tego masztu telefonii komórkowej, przyjeżdżam do domu, jestem innym człowiekiem. Fizjologiczne potrzeby i inne zupełnie działają inaczej. I to nie jest tylko wpływ tak zwanego Krakowa zatrutego. To jest wpływ tego promieniowania. Proszę sobie wyobrazić, z dziedziny BHP istnieją takie dwa wyróżniki. Najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie. Nadmiernym hałasem, załóżmy powyżej 110 dB, można człowieka zabić. A długotrwałą ekspozycją na hałas, jeszcze nie powodującego śmierci, można przyprawić o chorobę zawodową, głuchotę. Pracując w chemikaliach, można być zatrutym przy nadmiernym stężeniu tych chemikali, ale można też być przytrutym i chorować na chorobę zawodową po dłuższym czasie ekspozycji. My jesteśmy całodobowo przenikani promieniowaniem elektromagnetycznym nadmiernym, które przekracza normy. Były tu prowadzone badania. Przy badaniach okazało się, że operatorzy ustawiali sobie prawdopodobnie kąt anten, żeby przed wieczorem, żeby następnego dnia, gdy będą badania, żeby te kąty promieniowania, żeby to natężenie było po ich myśli, czyli w normie. Jesteśmy zwolennikami i myślę, że to nie jest rewolucja, bo to się już stosuje. Stosowanie przesyłu światłowodami. To jest możliwość techniczna, która nie ingeruje w organizm człowieka.
I możliwe jest to do zrobienia, ale operatorzy celem uniknięcia jakichkolwiek kosztów dodatkowych zgotowali nam tutaj tą sytuację od wielu lat. Jeszcze bazuje to na kłamstwie, jakoby nie było budynków wyższych od 16 metrów, co jest nieprawdą. Tu następuje kakofonia, sprzężenie tego promieniowania, bo odbija się od poszczególnych budynków i wali w nas, a nasze organizmy, proszę sobie wyobrazić, człowieka, który jest obłożnie chory. Nie można wyjechać poza teren, albo opiekuje się chorym człowiekiem i jest cały czas naświetlany. To są nie do pojęcia. A żeby mieć sojuszników w urzędnikach odpowiednich służb w Krakowie, nie ma tego. My borykamy się, zwalczamy, jeździmy na spotkania, czekamy z utęsknieniem, że wyrok Sądu Administracyjnego Najwyższego, Naczelnego nam uzdrowi sprawę. Nie. Mamy wyrok sprzed 2 lat Sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nic się nie zmienia. My dalej jesteśmy w sytuacji bezprawia. I to bezprawie istnieje dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, z tego, co mówią mieszkańcy, szanowni państwo, rodzi się wiele pytań, wiele niejasności. O tym będziemy rozmawiać z kolejnymi mieszkańcami. Zostańcie państwo z nami. Nasz kolejny rozmówca, pan Robert Kwiatkowski, radca prawny. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, jak pan postrzega tą batalię prawną, ponieważ pan ją śledził bardzo dogłębnie i to od wielu lat, wie pan, jak tutaj było z tym posadowieniem tych nadajników, jak to się, że tak powiem, rozwija, a jak to wygląda w świetle prawa? Od razu sprostuję, Robert Kucharski, radca prawny. Jeżeli chodzi o zawiłości prawne, przepraszam, sami państwo zdajecie sobie sprawę, że prawo bywa niedostępne, niezrozumiałe, dlatego postaram się to wytłumaczyć w sposób przystępny. I od razu chciałem zacząć od tego, że sprawa, o której mówimy, tak naprawdę dotyczy 2 postępowań. Postępowań zarówno sądowo-administracyjnych, które były poprzedzone postępowaniami administracyjnymi. Pierwsza z nich dotyczy samej budowy tej stacji bazowej, druga natomiast dotyczy jej rozbudowy. Co jest spójne w tych 2 sprawach, to to, że obydwie te inwestycje, zarówno budowa, jak i rozbudowa, były prowadzone bez wymaganej prawem decyzji o pozwoleniu na budowę. Konsekwencją tego prawną jest nakaz rozbiórki. Natomiast każda z tych spraw ma troszeczkę inne aspekty i postaram się je delikatnie tutaj państwu przybliżyć. Zacznijmy od samego postawienia tej inwestycji, realizacji tej stacji. Zaczęło się to już w 2002 roku, gdzie inwestor, czyli firma telekomunikacyjna, na podstawie samego zgłoszenia poinformowała organ administracyjny o tym zamiarze inwestycji, oczekując, iż ta droga prawna będzie wystarczająca. Czyli mamy tutaj drogę prostszą, niewymagającą decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei organ administracyjny nie wyraził sprzeciwu. W związku z powyższym firma czuła się uprawniona do tego, aby postawić tą i zrealizować tą inwestycję. Nastąpiło to w roku 2006 i wszystko byłoby dobrze, dopóki gdyby nie mieszkańcy, którzy w formie sprzeciwu zaczęli się interesować tą sprawą i doprowadzili do tego, że wojewoda małopolski skierował pismo do inspektora nadzoru budowlanego, do powiatowego inspektora, po to, aby ten sprawdził jeszcze raz, czy aby realizacja tej inwestycji nie odbyła się bez zgody właściwego organu. Początkowo inspektor powiatowy umorzył postępowanie, nie znalazł podstaw do tego, aby uznać, iż tutaj były jakieś nieprawidłowości. Jednak w wyniku kolejnych odwołań i procedur nadzwyczajnych sprawa pojawiła się aż w sądzie, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Tutaj kolejnymi szczeblami był wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, potem generalny inspektor nadzoru budowlanego, aż w końcu skarga do sądu wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i dopiero sąd uznał. Pytanie takie, dlaczego Wojewódzki Sąd Administracyjny, skoro jesteśmy w Krakowie, a mówimy o Warszawie? Tak, dlatego, że to było odwołanie od decyzji generalnego inspektora, który ma swoją siedzibę właśnie w tym mieście. Stąd tam była prowadzona ta sprawa, no i sąd uchylił decyzję i nakazał przeprowadzić postępowanie jeszcze raz, w związku z czym małopolski inspektor nadzoru budowlanego uchylił decyzję
organu podrzędnego, czyli powiatowego, nakazał postępowanie przeprowadzić raz jeszcze i wziąć pod uwagę zalecenia sądu administracyjnego. I w wyniku ponownego rozpoznania tej sprawy właśnie doszło do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, czyli sprawa odwróciła się o 180 stopni. Oczywiście firma telekomunikacyjna wniosła odwołanie. Natomiast tutaj kluczowym w tej sprawie było uznanie, iż jest to budowla. Jest to taki obiekt, który wymaga odrębnej procedury, nie tylko tej uproszczonej zgłoszenia, ale uzyskania decyzji administracyjnej z wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi tego całego postępowania administracyjnego. W odwołaniu skarżąca podała, iż nie zgadza się, natomiast nie zgadza się z decyzją powiatowego inspektora, natomiast małopolski wojewódzki inspektor nie dość, że utrzymał w mocy tą decyzję, to jeszcze dodatkowo uzasadnił i wskazał na pewien mankament, który tutaj dyskwalifikował inną możliwość niż tylko rozbiórkę. Mianowicie okazało się, że inwestor nie posiadał tytułu prawnego do nieruchomości. A jest to kluczowe do tego, aby taką sprawę załatwić nie w sposób polegający na rozbiórce, ale do doprowadzenia tego stanu do stanu zgodności z prawem. Tak? Możemy tutaj łagodniejsze formy przyjmować. Niestety była przeszkoda, która to dyskwalifikowała i w ten sposób ta właśnie stacja bazowa musi zostać rozebrana. Nie jest to koniec batalii, dlatego że od takiej decyzji ostatecznej przysługuje skarga do sądu administracyjnego już tu wojewódzkiego w Krakowie i taką skargę inwestor, czyli operator sieci komórkowej złożył. Sprawa rozpoznana została niedawno, bo 2 miesiące temu, 9 maja, sąd oddalił tą skargę. Natomiast stacja cały czas stoi. Dlaczego? Dlatego, iż sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji. Sąd uznał rację firmy telekomunikacyjnej, która podała, iż usunięcie tej struktury, tej stacji mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, mogłoby spowodować też znaczną szkodę. Dlatego do prawomocnego skończenia postępowania ta stacja musi być na swoim miejscu. Natomiast kiedy się ono zakończy, dopiero dowiemy się po rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest ostatnią instancją i po którego orzeczeniu będzie już jasne, co z samą tą stacją, jeżeli chodzi o jej postawienie. Czyli... A czy wiadomo, kiedy to przed Naczelny Sąd Administracyjny dojdzie? Ponieważ skoro tutaj sąd wydał wyrok, ale wstrzymał wykonanie, to pytanie, czy można w takim wypadku odnosić się do Sądu Naczelnego? I tutaj jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś konkretnym terminie rozpoznania, dlatego że mamy bardzo, niedawno temu został wydany wyrok, tak? Czyli to było 9 maja. Tutaj procedura odwoławcza jednak jest czasochłonna i aktualnie nawet jeszcze nie mamy 100% pewności, czy skarżący będzie składał tą skargę do NSA. Natomiast możemy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić, że będzie, dlatego że jest to w jego interesie i na pewno posiada środki i finansowe i instrumenty prawne tego, żeby dalej pozostać w tej grze. Także ciężko powiedzieć, kiedy sąd naczelny, sąd administracyjny zajmie się tą sprawą, natomiast no, jest to kwestia pewnie może nastu miesięcy. Tu mówimy oczywiście o tej kwestii samej stacji i rozbiórki stacji. Natomiast jeszcze jest druga sprawa, tak jak wspomniałem, tu chodzi o rozbudowę. Dlatego, że po niespełna 10 latach od samego zamiaru realizacji tej inwestycji, czyli w 2013 roku, okazało się, że firma telekomunikacyjna dokonała rozbudowy tej stacji. I oczywiście również tutaj nie posiadała wymaganego prawem pozwolenia na budowę. W ogóle żadnego zgłoszenia nie było. Po prostu zostały rozbudowane te anteny. Zostało to stwierdzone dopiero na oględzinach. Okazało się, że moc i zasięg jest na tyle zwiększony, że nie można tego zakwalifikować jako drobnej, nieistotnej zmiany, tylko jako już rozbudowa tej stacji, co oczywiście, tak jak poprzednio analogicznie, wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. Takiej decyzji inwestor nie uzyskał, w związku z czym również analogicznie została wydana decyzja o nakazie rozbiórki tego. I analogicznie jak w tej sprawie mieliśmy odwołanie do WSA w Krakowie, sąd
rozpoznał tą skargę negatywnie, czyli oddalił ją. Firma telekomunikacyjna sprawę przegrała i tutaj wiemy już, że jest złożona skarga do NSA, natomiast kiedy ona będzie rozpoznana, to również jest jeszcze nieznany termin rozstrzygnięcia Sądu Naczelnego, jest nieznany. Niemniej jednak w obydwu tych sytuacjach póki co z korzyścią są one rozpoznawane dla mieszkańców i dla organu, tak, nadzoru, który tutaj jest również stroną w tym postępowaniu. Panie mecenasie, długa batalia prawna, natomiast powiedział pan w pierwszej części swojej wypowiedzi, że decyzja administracyjna pierwotnie była pozytywna i to ona tak naprawdę przeważyła na tym, że już później trzeba było tutaj się sądami i inspektorami podpierać. A gdyby ta decyzja administracyjna była inna, to nie byłoby w ogóle problemu. Pytanie, czy ona mogła być inna? No, to już jest pytanie do urzędników, dlaczego tak się stało. Tu w mojej ocenie zachodzą daleko idące wątpliwości, dlaczego w pierwszej kolejności organ nie znalazł podstaw do tego, żeby w ogóle zainteresować się sprawą. Tak? Dlaczego inspektor w 2011 roku uznał, że nie ma podstaw do tego, aby uznać, że tutaj w tym postępowaniu jest coś nie tak. Sprawa została umorzona i generalnie gdyby nie determinacja stron i zaskarżanie tych decyzji, to pewnie stan by był taki, jak jest i tutaj nic by się nie dało zrobić. Natomiast no, dzięki temu, że były odwołania, mamy rezultat jeszcze nie bezpośrednio, ale już pośrednio bardzo pozytywny dla mieszkańców. Natomiast, no tak jak pan redaktor mówi, jak pytał, ciężko ocenić, co by było, gdyby wtedy były inne przepisy, tak? Nie było dokonanej również oceny oddziaływania na środowisko. To jest taki specjalistyczny raport, to w projekcie powinno się znajdować, tam powinny być wyliczenia, konkretne dane. Tego nie było, tak? Więc tutaj jest, no, bardzo wiele uchybień ze strony organów, które w przypadku, gdyby były tryb decyzji o wydanie pozwolenia na budowę, musiałyby zostać zastosowane. I nie wiadomo byłoby, czy ta inwestycja byłaby faktycznie, czy mogłaby zostać zrealizowana w tym miejscu wtedy. Panie mecenasie, potwierdzi pan również tą praktykę, o której donoszą mieszkańcy z całej Polski, że bardzo często inwestorzy, bez względu na to, jaki to inwestor, otrzymuje pozwolenie na dość małą moc, a później ma już pozwolenie budowlane, ma już wszystko inne i tylko występuje o to, aby zwiększyć mu tę moc, a już nikt tego więcej nie wnika, tylko dostaje pozwolenie na zwiększenie tej mocy, a pierwotnie te nadajniki mniejszej mocy były postawione ze względu na to, a to wizytę Ojca Świętego, a to jakąś ważną międzynarodową konferencję, to jakieś, to prawda, chociażby sportowe wydarzenia, ale później miały zniknąć. Tymczasem one nie zniknęły, i zostały jeszcze rozbudowane w tym sensie, że wzmocniona została ta moc nadawania. Czy to tak jest tutaj? No, możemy zauważyć pewną analogię ze względu na to, iż tu podobnie została rozbudowana ta stacja, tak? Ta moc została zwiększona i tutaj jakby to też nastąpiło bez jakiejkolwiek kontroli, więc zakładam, że takie sytuacje mogą się zdarzać w całym kraju, tak? Gdzie coś tymczasowo zostaje na stałe i akurat procedura jest omijana i te wszystkie restrykcje i obwarowania prawne nie są stosowane, nie są egzekwowane. Z tego względu może dochodzić do naruszeń i takich przekroczeń w tym względzie, no, negatywnie oddziałujących potem na osoby, które no, są bezpośrednio, mają bezpośrednią styczność z tym oddziaływaniem, konkretnie akurat tutaj mówimy polem elektromagnetycznym. Dziękuję. Mówił pan Robert Kucharski, radca prawdy. Przepraszam pana później. Proszę państwa, mówił pan Robert Kucharski, radca prawny. Jak widać, proszę państwa, są również argumenty natury prawnej i to bardzo wskazujące na to, że organy państwowe bardzo często działają bardzo, bardzo źle. Cóż dziwić się mieszkańcom, że ich niepokój rośnie. I nasz kolejny rozmówca, pani Marta Patena, była radna miasta Krakowa. Pani radna, takie sytuacje, które są na tym osiedlu, jest ich co najmniej kilkanaście w Krakowie. Pani będąc radną miała wiele interwencji w tej sprawie. Przychodzili ludzie, że odczuwają różnego rodzaju dolegliwości w swoich mieszkaniach, poza mieszkaniami, czują się lepiej. No, są po prostu gorzej traktowani jako mieszkańcy. Czy pani mogłaby coś więcej o tym powiedzieć? Jasne.
Ja w tym artykule, na który pani się powołuje, opisuję kilka lokalizacji, oczywiście anonimowo. Mamy, tak jak pani sama powiedziała, kilkanaście rozpoznanych, a daję w zasadzie swoją głowę, że na pewno jest ich jeszcze więcej. Mieszkańcy nie mają odwagi mówić o swoich problemach. Ci, którzy trafiają do radnych miasta Krakowa, są już najbardziej zdeterminowani, tak jak na tym osiedlu. Ja teraz, jeżeli pani pozwoli, odniosłabym się troszkę do tych wypowiedzi, które wcześniej padły. Bo tutaj pan powiedział, że miasto się śmieje. Miasto nie śmieje się, tylko miasto rozumie mieszkańców i dlatego chociażby takie artykuły i to, co robimy. Rada Miasta Krakowa, czy rezolucję do władz państwa wystosowała, widząc tą sytuację, o której tu dokładnie mówimy, o te luki prawne, o to prawo, które jest niewystarczające, o prawo, które nie broni w ogóle mieszkańca, które no, mamy mamy prawo sądzić, które faworyzuje dużych operatorów, dużych i bogatych operatorów. A zatem po pierwsze, nie robimy nic i broń Boże nie śmiejemy się z tych mieszkańców, tylko staramy się jakoś przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o podstawy prawne, to w 2015 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, która dokładnie potwierdziła, że luki w prawie są, ale nic nie zrobił rząd w tej sprawie, brnie dalej. Teraz w marcu 2019 roku ukazał się znowu raport, ale raport już dotyczący czegoś innego, a mianowicie czy właściwie są kontrolowane te rzeczy, które się dzieją, czy właściwe są moce, czy wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wywiązuje się, czy sanepid się wywiązuje, nie wywiązuje się. Żadna z tych instytucji i to jest dokładnie opisane w tych trzech częściach raportu Najwyższej Izby Kontroli. Co się tyczy jeszcze władz miasta, bo bym wróciła do tego, bo się poczuwam, bo jestem wieloletnią radną do 18 roku. To, że tu pojawił się pan prawnik, to też jest dobra wola, no trudno mówić zasługa pana prezydenta. Ktokolwiek był w sądzie chociaż raz z jakąś sprawą, to doskonale wie, że najpierw nim się do sądu pójdzie, trzeba mieć kieszenie pełne pieniędzy. Nie stać wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim tych dotkniętych takimi chorobami, jak tu państwo mówią, żeby inwestować w procesy sądowe, kiedy naprzeciwko ma się aż tak bogatego konkurenta. Pan prezydent zadbał o to, aby mieszkańcy mieli bezpłatną opiekę, aby kancelaria prawna, nie będziemy mówić nazwy, bo nie wypada, żeby kancelaria pro publico bono zaangażowała się w to i dlatego tutaj pan przyszedł i tak dokładnie o tym wszystkim może mówić i tak dokładnie może mieszkańców także instruować w drugą stronę. Najbardziej niesprawiedliwym jest to, że kiedy okaże się, że stacja stoi bezprawnie i są na to dowody, tak jak w przypadku tej stacji, kiedy jest napisane czarno na białym, czyli pismem drukowanym, że operator nie miał prawa własności, aby tą stację postawić, to powinny być takie przepisy, które mówią, proszę pana, to póki pan nie wystawi do operatora, póki pan nie udowodni, że pan ma prawo, to tylko ją wyłączymy. Niech pan jej nie rozbiera. Tylko proszę ją wyłączyć, żeby ona nie emitowała tego promieniowania, które działa na mieszkańców. Chciałabym jeszcze poruszyć jedną sprawę, a mianowicie sprawę normy i sprawę tego, dlaczego akurat jedni mieszkańcy czują się źle, a inni, którzy tu chodzą, patrzą się na nas tak dziwnie, co o czym my w ogóle mówimy. Kiedy oni chcą mieć w telefonie, w komórce 5G, bo chcą, żeby film się im nie buforował, tylko w komórce mogli oglądać natychmiast ściągnięty film, prawda? Bo takie dobra się im obiecuje, między innymi przede wszystkim. A teraz co się tyczy normy. Ponieważ posłowie w trakcie przygotowywania się do uchwalania każdej ustawy dostają od zainteresowanych ministerstw opinie. I teraz nam się udało, bo byliśmy na komisji cyfryzacji, kiedy było pierwsze czytanie projektu tej właśnie mega ustawy, którą nazywamy. I nie kto inny jak minister zdrowia do pana przewodniczącego komisji cyfryzacji, pana posła Pawła Pudłowskiego, napisał taką opinię, w której czytamy,
Mając powyższe na uwadze, bo jest cały wywód, należy zaznaczyć, że nie istnieje żadna obiektywna wartość progowa, którą można przyjąć jako absolutnie, całkowicie obojętną z punktu widzenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. To znaczy, że ta norma, która jest w Polsce i ta norma, na którą się władze powodują, że u nas jest taka malutka i należy ją 100 razy powiększyć, nie ma uzasadnienia, bo pani może być w 20 jednostkach, a mnie będzie szkodziła 0,01 tej jednostki. I teraz w nosie mają nas władze, które nie doceniają tych indywidualnych problemów mieszkańców, że w takiej ustawie powinien być odpowiedni rozdział, który by chronił. Są miasta w Europie, na przykład miasto Ravensbrück, że się zdecydowało, będziemy wprowadzać 5G, ale od razu zaznaczyli, że będą tworzyć białe strefy dla tak zwanych, dla osób z tak zwaną elektrowrażliwością. My mamy takie osoby rozpoznane. Ja w Krakowie znam taką dziewczynkę, znam takiego chłopczyka, znam taką dorosłą panią i pana, którzy nie mogą przebywać w takim polu elektromagnetycznym, w którym każdy z nas, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnie może. A zatem, ponieważ ja jestem samorządowcem, to samorząd nie polega na tym, że ogół się popiera, tylko samorząd polega na tym, żeby wspierać tym, którym jest najgorzej, tym, którym są w mniejszości. I dlatego, pomimo, że nie jestem radną, to dalej włączam się w te wszystkie działania, dalej jeżdżę do Warszawy na komisję. Mówię tam o tych wszystkich sprawach, bo wydawało mi się, że kiedy jak kiedy, ale że przy tej... Teraz mamy dobrodziejstwo z tego promieniowania, dobrodziejstwo do informacji. My wiemy, państwo wiedzą wszyscy, co się dzieje na całym świecie. Mamy już tą informację i dlatego sprzeciwiamy się, aby nas tak traktować, no najdelikatniej mówiąc, niepoważnie. Na komisji cyfrowej na komisję cyfrową 26 czerwca przyjechało kilkadziesiąt osób i po wypowiedzi, już nie pamiętam, 10 czy 11, jeden z posłów koalicji rządzącej zawnioskował, żeby przerwać dyskusję, bo państwo posłowie byli tym znudzeni, co my opowiadamy. Oczywiście zostało przegłosowane przerwanie dyskusji. Mogli jeszcze się opamiętać i stwierdzić, bo padł wniosek pana posła, nie będącego członkiem komisji, żeby w tej ustawie, ponieważ jest taka drażliwa, złożyć wniosek o tak zwane wysłuchanie publiczne. To znaczy, że w przeciągu 2 tygodni przyjechaliby mieszkańcy, określony czas. Jak będzie 5 mieszkańców, to każdy będzie mógł mówić pół godziny. Jak będzie 100, to każdy będzie miał minutę, bo to są takie pewne ramy. Ale nie, ten wniosek też nie. Czyli, nie wiem, arogancja, buta władzy, nie chcą słuchać tym, którym jest źle z tego powodu i z takich powodów, które zostały uchwalone. Pani radna, mówiła pani o tych wszelkiego rodzaju lukach prawnych. Co konkretnie należałoby według was zmienić? No wie pani, luki, no, znaczy, no, już od 10 lat to prawo się trochę zmienia. Luki prawne przede wszystkim największa jaka była, to była taka, która nas irytowała, że w momencie, kiedy ktoś zawnioskował o skontrolowanie mocy, którą emituje operator, to że należy tego operatora powiadomić, że będzie się tą kontrolę przeprowadzało. A on mógł zdalnie, bo już jest taka technika, w odpowiednim momencie zupełnie pozmieniać tę mocę, prawda? I denerwuje nas to, co denerwowało i dalej denerwuje. To, co już tu było powiedziane, tylko że prawo zostało zliberalizowane jeszcze więcej, więc trudno o tym teraz mówić, że przepisy mówią, do jakiej mocy należy mieć pozwolenie na budowę, do jakiej nie. No to operator co robi? No zgłasza tą najniższą, stawia sobie stację tylko na zgłoszenie bez pozwolenia, bez opinii środowiskowej. Po co? Po to, żeby później natychmiast zbudować. Te wszystkie, które ma pani w artykule miejsca, to nie jest tak, że te stacje zostały postawione i natychmiast zaczęły szkodzić. Nie, one jakiś czas działają w miarę przyzwoicie, dopiero później hulaj dusza piekła nieba, operator podkręca te moce i wtedy zaczynają mieszkańcy odczuwać te dolegliwości, które odczuwają. Stacja stała przez kilka lat niedaleko szkoły integracyjnej i jakby było wszystko w porządku. Do pewnego momentu, kiedy została rozbudowana, prawda, bez niczyjej wiedzy, bo nie trzeba było,
i wtedy dopiero dzieci zaczęły chorować, nie mogły chodzić do szkoły. No i szczytem wszystkiego, nie wiem, czy tu chyba nie zostało powiedziane, myśmy to wszystko podnosili, myśmy o tym wszystkim mówili. Chodził chłopczyk, który już miał zażegnaną chorobę nowotworową. Rozpoczęło się od nowa. I stacja, która bezprawnie stała i z którą nie było sposobu walczyć. Dziecko umarło w styczniu, za 2 miesiące antena zniknęła. I to są dowody na to, że jest coś nie tak, jak powinno być. Dziękuję bardzo. Był to głos pani Marty Pateny, byłej radnej miasta Krakowa. Nasz kolejny rozmówca, pani Barbara z Sieprawia. Pani Barbaro, to Siepraw niedaleko Krakowa, ale tam również macie problem bardzo podobny. Jak on wygląda u was? Czy tam jesteście traktowani poważnie jako mieszkańcy, jako obywatele, czy też macie podobnie jak tutaj, że no, nie czujecie się dość komfortowo? Absolutnie nie jesteśmy traktowani poważnie. Wręcz uważam, że urzędnicy bardzo sprzyjają operatorom, natomiast mieszkańców traktują jako zło konieczne i nie liczą się w ogóle z jego głosem. Ja przedstawię pokrótce, jakimi metodami posługiwał się u nas operator, kiedy usiłował postawić stację bazową. Najpierw starał się o decyzję na budowę stacji bazowej z 9 antenami oraz 2 radioliniami. Po proteście mieszkańców wycofał się z tego projektu. Otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach informację, że stacja bazowa nie będzie budowana. Niestety nasze szczęście nie trwało krótko. Operator dosłownie po 2 miesiącach złożył ponownie prośbę o przyznanie decyzji o budowie stacji bazowej. Tym razem, żeby obejść prawo i dopiąć swego celu na 2 anteny oraz 1 radiolinię. Pewnego dnia na wiosnę w 2015 roku sąsiedzi zauważyli, że rozpoczynają się wykopy na działce, która poprzednio miała właśnie być przeznaczona pod budowę poprzedniej stacji bazowej oprotestowanej. Okazuje się, że nawet tabliczki nie było, że jest prowadzona budowa właśnie i przez kogo zlecona. Niestety nie byliśmy w stanie zablokować budowy tej stacji. Zawisły 2 anteny sektorowe oraz 1 radiolinia. Już w 2015 roku, bodajże w jesieni, rozpoczęto domontowywanie kolejnych anten na stacji oraz radiolinii. I tak było sukcesywnie aż do roku praktycznie chyba 2019. Obecnie na stacji jest 12 anten sektorowych oraz 3 radiolinie. Nikt nad tym nie panuje. Ja napisałam setki pism do wszelkich urzędów. Niestety urzędnicy w ogóle nie analizują dokumentacji. Nie mają zielonego pojęcia o tym, pod czym się podpisują. Podam przykład z Myślenic. Kierownik Wydziału Architektury na moje pytanie, jaką moc będą miały anteny tej pierwotnej stacji, powiedział do mnie, że będzie to moc rzędu 40 i 60 W i faktycznie pokazał mi jakąś rubrykę w tym dokumencie, gdzie było napisane 40 i 60. Ponieważ ja nie za bardzo orientowałam się w tej tematyce, zasięgnęłam informacji u osób kompetentnych, i okazało się, że to wcale nie była moc ERP, którą mi podał ten pan. Okazało się, że tam było parę tysięcy wat, ale to był dopiero początek. Następnie ten pan, to było jedno poświadczenie nieprawdy. Potem było kolejne poświadczenie nieprawdy przez tego urzędnika. Kiedy pytałam, czy informacja o decyzji została przekazana do Urzędu Gminy w Sieprawiu. Kierownik wyciągnął dokumenty, obok niego siedział pracownik. Ja siedziałam z drugiej strony biurka, więc dokładnie nie widziałam tego dokumentu, ale widziałam datę i tam widziałam datę 14 listopada 2014. I byłam zszokowana, że Urząd Gminy o niczym nie poinformował mieszkańców. I dlatego też zadzwoniłam do urzędu, zapytałam się, czy urząd wiedział o tym, że powstaje stacja. Powiedziano, że nie. Okazuje się,
że w 2015 roku na wiosnę przyjechała do Sieprawia pani redaktor Nachtarzanka z Telewizji Kraków, żeby nakręcić właśnie taki krótki reportaż z naszej stacji bazowej. I okazało się, że na dzień przed emisją nagrania przywieziono ten dokument do Sieprawia, do Urzędu Gminy. Więc non-stop po prostu mieszkańcy są lekceważeni. Mnie na przykład nie uznano za stronę, chociaż mieszkam bardzo blisko masztu i praktycznie na pewnym odcinku moja działka graniczy z działką, gdzie stoi stacja bazowa. Właściciel działki, która na dużym odcinku graniczy z działką, ze stacją bazową, w ogóle nie został poinformowany, że będzie stacja bazowa budowana i wiem, że procesuje się z operatorem właśnie o to, że nie został uznany jako strona i o niczym nie poinformowany. Widząc, co wyprawia, dosłownie użyję takiego określenia, operator na stacji bazowej, gdzie w ogóle obecne wyposażenie jest telekomunikacyjne jest zupełnie niezgodne z tym, co było zawarte w jego deklaracjach, w kwalifikacji przedsięwzięcia, jak również niezgodne z otrzymanym pozwoleniem. Ta stacja w tym momencie jest kompletnie niezgodna z decyzją, jaką operator uzyskał. I podam przykład. Jak wcześniej wspominałam, że tam przy tych dwóch antenach miały być moce 724 albo 632, dokładnie nie pamiętam, ale to są mniej więcej te dane. Tak w tym momencie są trzy sektory. Na dwóch sektorach jest ponad 18 tysięcy watt, na jednym ponad 19 tysięcy watt. Ja poprosiłam, żeby biegły sądowy z Sądu Okręgowego w Kielcach opracował dla mnie taką krótką opinię po rozbudowie i okazuje się, że po prostu ta opinia jest porażająca. To znaczy mogą się znajdować miejsca w tym momencie takie, gdzie ta wartość 0,1 wata na metr kwadratowy w miejscach dostępnych dla ludności może być przekroczona. Złożyłam w związku z tym skargę do prokuratury rejonowej w Myślenicach. Niestety pani prokurator powołała biegłego, pana Piotra G., który podważył, dosłownie tak użyję, opinię poprzedniego biegłego i stwierdził, że na przykład to, co tutaj państwo wspominaliście, że są te luki prawne, czyli urzędnicy sobie interpretują przepisy tak, jak im się podoba. I na przykład cały czas była powielana wersja, że nie sumuje się mocy anten, tak? Tylko można sobie zawiesić na maszcie 20 anten, ale bierzemy pod uwagę moc jednej anteny. Po tych wszystkich perypetiach stwierdziłam, że ja po prostu tego nie odpuszczę i złożyłam skargę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o samowolę budowlaną. Tak jak wcześniej już wspominałam, niestety inspektorat uznał, że skarga jest bezzasadna. W związku z tym kontynuowałam dalej odwołanie, czyli do Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przyznam, że bardzo długo to trwało, bo parę miesięcy, ale sprawa była bardzo skomplikowana. Natomiast jestem wdzięczna, że rzeczywiście ta osoba, która się tym zajmowała, zrobiła to bardzo rzetelnie. Wytknęła wiele niedociągnięć, zaniechań, niedopełnienia obowiązków przez urzędników, przez organy, starostwo, jak również i przez nadzór budowlany. Mieli kwestii ustalenia kręgu stron postępowania, braku jakiejkolwiek informacji o tym, czy była przeprowadzona analiza dokumentacji odnośnie potrzeby analizy oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Czy na przykład nie dochodzi do tego, że będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w obszarze objętym oddziaływaniem tego obiektu. I Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił wznowienie postępowania. Operator odwołał się oczywiście, bo to jest normalna ścieżka dla nich, odwołał się od tej decyzji do WSA w Krakowie. WSA w Krakowie podtrzymał tą decyzję Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Operator złożył skargę kasacyjną i tu się czuję po prostu, że przynajmniej zrobiliśmy krok, ja i mieszkańcy, do przodu, ponieważ NSA utrzymał w mocy decyzję inspektoratu w Krakowie
i nakazał wznowienie postępowania, czyli skarga kasacyjna została odrzucona. I w tej chwili mamy nadzieję, i ja też mam taką nadzieję, że może w końcu urzędnicy zaczną solidnie pracować, że może w końcu zaczną czytać tą dokumentację tak, jak ja czytałam, ponieważ ja tam wyczytałam, że na przykład inwestor od samego początku potwierdzał nieprawdę, ponieważ napisał, że fundamenty tej stacji już są wzmocnione w pierwszym dokumencie, w kwalifikacji przedsięwzięcia pod przyszłą rozbudowę stacji. To gdzie byli urzędnicy? Potem było już ostatnie zdanie. Na przykład w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zanotowane, że w tym miejscu może powstawać infrastruktura telekomunikacyjna o niskiej szkodliwości. Czy masz z 12 antenami o takiej olbrzymiej mocy, 3 radionami, jest taką inwestycją nieszkodliwą? Dziękuję. Mówiła pani Barbara z Sieprawej. Jak widać, proszę państwa, tego typu problemy mają nie tylko mieszkańcy tutaj tego osiedla tutaj w Krakowie, ale również i okoliczni. Natomiast w zależności od dobrej woli niektórych urzędników tylko zależy to, czy sprawa potoczy się tak, jak powinna się potoczyć. I kolejna mieszkanka Krakowa, pani Katarzyna Przewłocka. Pani Katarzyno, w tym miejscu, gdzie pani mieszka w Krakowie, na tym osiedlu, od kilku lat walczycie o to, żeby nielegalna stacja bazowa zniknęła. Tak, ta stacja jest wyjątkowa, można powiedzieć, ponieważ wygląda dość kuriozalnie. Jest to przyczepa, na której jest podsadowiony maszt tymczasowy. Całość jest ustabilizowana i przytwierdzona do podłoża takimi odciągami z ciężarkami. A to wszystko po to, żeby operator mógł twierdzić, iż nie mamy do czynienia z budowlą, czyli z czymś, co wymaga jakichś tam pozwoleń, zezwoleń administracyjnych. I walczymy z tym nielegalnym kuriozum, które tam powstało już 4. rok. W tym momencie czekamy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, no, mamy nadzieję, będzie pozytywny, ponieważ poprzednie rozstrzygnięcia takie były. Jest to w oczywisty sposób naruszenie prawa przez operatora. Wszyscy to wiemy, niemniej jednak nie mamy innych niż właśnie ta długa droga administracyjna sposobów walki z tym problemem. To też pokazuje, jak dotychczasowe prawo było nieskuteczne tak naprawdę, mimo że było bardziej restrykcyjne dla operatorów, jak bardzo trudne jest egzekwowanie naszych praw. Natomiast obecne prawo nasze prawa ogranicza, tak naprawdę daje dużo większą swobodę tej stronie silniejszej, którą zawsze będzie operator, który jest zorganizowany, który ma do dyspozycji armię prawników. I tak naprawdę jest to sytuacja absurdalna, ponieważ prawo powinno chronić nas, słabszych, osoby, które nie mają dostępu do pomocy prawnej na przykład. Co więcej, jakby jeszcze patrząc na ten rozkład sił w tym nierównym boju, można powiedzieć, że uchwalenie znowelizowanej ustawy w tym kształcie to jest, można porównać do dania Kałasznikowa dożownikowi, tak? Ponieważ działania operatorów są bardzo agresywne. Przykładem jest właśnie postawienie takiego obiektu zupełnie niezgodnego z prawem w środku parku krajobrazowego. Dziękuję pani bardzo. Przejdę teraz do mieszkańców miejscowości pod Krakowem. Ten czynek, jeżeli dobrze pamiętam, tak? U państwa nie stoi jeszcze stacja telefonii, bazowa telefonii komórkowej. Walczycie z nią, nie chcecie, żeby powstała. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja obecnie. No, słuchając mieszkańców tutaj Krakowa, szczególnie tego osiedla Krowoderskich Zuchów, to muszę powiedzieć, że jestem przerażona. Przyjechaliśmy tutaj właśnie, żeby posłuchać o tych problemach i jak słyszę o tym bezprawiu, które panuje w Polsce, o tym, jak trudno jest walczyć z operatorem, zadaję sobie pytanie, co zwyczajny obywatel, taki jak ja, Monika, moi sąsiedzi, co my możemy zrobić, żeby żyć godnie, żeby żyć spokojnie i żeby żyć w zdrowiu. To jest mój dom, wydrukowałam dla państwa zdjęcie. 30 metrów od tego domu ma powstać 30-metrowy maszt Pleja, maszt operatora sieci komórkowej. Jak słyszę tutaj, to jest dowód na to, że nie tylko na tej wysokości 30 metrów, ale i coraz niżej. Potem te anteny są domontowywane. Nie pojmujemy tego, dlaczego nie można sobie w Polsce wybrać
miejsca, w którym chcę się żyć, w którym chcę się spokojnie mieszkać, w którym chcę, żeby moje dzieci i zresztą tuż obok jest szkoła, to jest stara część Tenczynka, niedaleko jest kościół, niedaleko jest zgromadzenie sióstr. Nie pojmujemy tego, dlaczego operator ma prawo wejść między nasze domy i tuż pod naszymi oknami zbudować taki maszt. Oczywiście zwróciliśmy się do wszystkich, od kiedy przed Wigilią dostaliśmy tę radosną nowinę. Do radnych Rady Miejskiej, do radnych powiatowych, do pana starosty powiatu krakowskiego, do pana ministra infrastruktury, pana Adamczyka, do wszystkich, którzy mogli nam pomóc, zastanawiamy się, kto będzie miał tę odwagę, żeby po tej przyjętej kilka dni temu w nocy mega ustawie, żeby stanął po stronie mieszkańca i też pytanie, co jest ważniejsze, czy naprawdę zysk operatora, czy naprawdę potrzebujemy tego lepszego zasięgu, skoro ze sobą nie rozmawiamy, skoro tutaj mogłoby być nas jeszcze więcej, ale nie wszyscy mają odwagę, nie wszyscy chcą być tutaj, niektórzy uważają, że może jesteśmy, przepraszam za wrażenie, oszołomami. Co może mieszkaniec, jeśli prawo jest takie dziurawe? I jak możemy zagwarantować zdrowie nam i naszym dzieciom? I dlaczego musimy mieszkać pod masztem, jeśli tego nie chcemy? Dlaczego Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie nie reaguje na nasze prośby, nie zorganizował wizji lokalnej w terenie, nie przyjechał zobaczyć, że to naprawdę jest przy naszych domach? Do kogo mamy się jeszcze uciec, jeżeli już od najniższego stopnia samorządu do najwyższego zwróciliśmy się pismami, telefonami, prośbami i jesteśmy też dzisiaj tutaj z Państwem? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to są pytania, które stawiają mieszkańcy. No i to pytanie, czy obecne prawo będzie chroniło mieszkańców, czy będzie ono bardziej po stronie wielkich operatorów telefonii komórkowych? Pani Maria Leśniak, kolejna osoba, która chciałaby również wypowiedzieć się w tej kwestii, no, z apelem do współmieszkańców, tak? Tak, proszę Państwa, to nie jest tylko taka sytuacja, że dzisiaj jesteśmy tu na Krowoderskich Zuchów i omawiamy sprawę. Proszę Państwa, te anteny stoją na wszystkich bardzo dużej ilości budynkach i wydano im zgodę bez rozpoznania sprawy. Czyli ci, którzy wydali zgodę i podpisali się może pod uchwałą, która zezwala operatorom na to, żeby postawili antenę, in blanco się podpisali, proszę Państwa, bez rozpoznania, są sprawcami naszej choroby. I ja na to się nie zgadzam i nikt się na to nie zgadza, żeby ktoś po drugiej stronie bezmyślnie podejmował uchwały i w ten sposób działał na naszą szkodę. Pani Monika Mario, pani zwraca uwagę na to, że jeśli my widzimy gdzieś te anteny, to nam się wydaje, że na pewno wszystko jest w porządku, a to się okazuje, że niekoniecznie. No niekoniecznie, a poza tym ludzie, nawet jeżeli 50% głosowało za tym, żeby, no bo musiała przejść taka uchwała, prawda, żeby postawić taką antenę, to oni są w tej chwili współodpowiedzialni moralnie i nawet prawnie w tym momencie za te wszystkie choroby i nieszczęścia, które dotykają ludzi. I proszę Państwa, tak jest na budynkach użyteczności publicznej, na przedszkolach, na szkołach, na kościołach. I proszę Państwa, trzeba się nad tym zastanowić. Jest technologia 5G światłowody i to trzeba stosować, a nie żadną inną mobilną. Dziękuję. Dziękuję. Mówiła Pani Maria. Jeszcze proszę Państwa, z Ciechocinka przyjechał pan Jarosław Jucewicz, radny Rady Miejskiej w Ciechocinku. Tam również jest problem ze stacją. Jak się to teraz to przedstawia? Dzień dobry. No, ze stacją jest tak, że żeby nie nasza skarga, którą państwo także naświetlaliście w swoim programie, ona by była także rozbudowana o kolejne anteny kolejnych operatorów z racji tego, że udało się tą sprawę zaskarżyć i wstrzymać jakby rozbudowę. Stacja jest obecnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Czekamy na decyzję. Na pewno się z państwem o tym pochwalimy. Chcieliśmy podziękować, że państwo przyjechaliście do Krakowa i powiedzieliście, pokazaliście, jak tu mieszkańcy wyglądają. Natomiast ja chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę na to, że tak naprawdę nie ma w Polsce żadnego biegłego, który by teraz mógł być w stanie stwierdzić, czy to, co państwo się uskarżają, mają takie czy nie inne choroby, czy one są spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym, czy innym zjawiskiem. Rząd polski powinien pomyśleć nad tym, aby wyznaczyć dokładnie Instytut Medycyny Łodzi w pracy albo jakimś inną akademię, która byłaby w stanie ocenić, czy te jednostki chorobowe, które tutaj zostały wspomniane, są spowodowane polem elektromagnetycznym. Dziękuję. Dziękuję. Mówił pan Jarosław Jucewicz. Jeszcze tutaj widzę, że pani jeszcze tak na zakończenie. Proszę, pani imię. Tak, Ewa. Pani Ewo, jak pani, u pani wygląda ten problem? Ja tutaj nie mieszkam. Ja mieszkam w Rajsku przy drodze rokadowej i tam obok mojego domu jest 8 metrów, stoi na dachu antena.
Sąsiedzi twierdzą, ci, którzy tą antenę właśnie wystawili sobie, że to jest nieszkodliwa. Ja mierzyłam promieniowanie ze względu na cierpienie ogromne dzieci. Dzieci nie mogą spać, są ciągłe bóle głowy, są niespokojne, drażniące skóra, pocenie, trudności w zapamiętywaniu, trudności w skupieniu. Naprawdę od 4 lat córka cierpi, a syn cierpi od 2 roku życia, ma w tej chwili 15 lat. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo trudne sprawy, trudne sytuacje, które powodują, że mieszkańcy no, już zanoszą się łzami. Tak nie powinno być. Instytucje i władze powinny na pewno w sposób rzetelny, uczciwy podejść do mieszkańców, powiedzieć, pochylić się nad ich skargami, posiłkować się prawdziwymi, dobrymi danymi lub też powiedzieć, że badania, które reprezentujemy Państwu, są na pewno uczciwe i dobre. Proszę się nie obawiać. Jeśli macie choroby, to na pewno nie od tego. Tymczasem tu jest zupełnie inaczej. No, okazuje się, że stoją jakieś instalacje i nie wiadomo, dlaczego kto się postawił. Postawił je bez odpowiednich czasami zgód. Odpowiednie sądy, instytucje mówią, że nie ma prawa to tutaj stać, a to jak stoi, tak stoi. Mało tego, jeszcze nadaje. Z Krakowa żegnają się z Państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski.